Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM, Jacek Tomkowicz. Dzień dobry. Jeśli jeszcze słuchacie nas w domach przed wyjazdem do pracy, to dodajcie sobie takie plus 10-20 minut, tak żebyście nie musieli pędzić do pracy jak 15-latek z Gostynia. Przed chwilą o nim przeczytałem w sieci. 15-latek ukradł mamie auto i jechał na spotkanie z dziewczyną, pędząc 250 km na godzinę. Został zatrzymany. 15-latek. No, jak to mówią, krew nie woda. Widocznie dziewczyna przysłała SMS-a: rodziców nie ma w domu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Różne rzeczy się ostatnio dzieją w pogodzie, niektóre bardzo zaskakujące. Na przykład czytam, że w ostatnich dniach Sahara pokryła się lodem, a w Arabii Saudyjskiej temperatura spadła do minus 2 stopni Celsjusza. No i sprawdza się to, co mówiłem jakiś czas temu. Na narty będziemy jeździli na Saharę, a pod palmy do Bydgoszczy. Wstawaj! Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Oj, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje, co się dzieje? No chłopie, co się... myślałem, że nie dojadę. No, ale tak zasypało. Nie dość, że mi auto zasypało. To jeszcze stłuczka po drodze, ale nie moja, na szczęście, kurde. Współczuję tym dwóm panom. I prośba do wszystkich kierowców, uważajcie na drogach, bo naprawdę nie ma dzisiaj żartów. Jedna rzecz, ustaliliśmy już, jak ciebie nie było, że ty zostaniesz nowym selekcjonerem kadry. Tak? Tak, tak. To, tak, no, tak, no mogę. No. Prosiłem Zbigniewa Bońka, żeby dzwonił po 9. Tak, jak czy... trzeba. Bądź pod telefonem. Ale teraz inny temat, taki wpis z sieci. Cytuję: mam takie pytanie, od kilkunastu dni nie mogę spać, kilku moich znajomych też. Czy też macie taki problem? Może w nocy podkręcają 5G? Proszę o mądrą odpowiedź. Tak, 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 w nocy podkręcają. No, chodzi o to, by Bill Gates mógł zaczytać dane z chipów, które strzyknięto ludziom razem ze szczepionką i w ogóle z czym innym się da. Tak, bo kiedyś to podkręcali 5G w dzień, dlatego nie chciało nam się spać, a teraz dobrze jest zrobić sobie śpiwór z folii aluminiowej, wiesz, albo chodzić w rondelku na głowie. Tak jest. A jak masz ten rondelek, to do przodu tą rączkę, czy do tyłu? A to zależy, jak to ma fantazję, nie? No. Zależy, jak jak jest słonecznie, złapać. Jak jest słonecznie, to do przodu rączkę, żeby nie raziło. A tak to z tyłu, jakbyś bolówek. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Hashtag Olo Musisz powstał w internecie, tak. Wiesz? Poważnie? No, tak, że Brzęczek nie jest trenerem kadry, no i jakby... No nic nie zrobisz. No, wezmę to na siebie, skoro pan Brzęczek nie jest już trenerem kadry. No trudno, no. Bo w ogóle to chcieliśmy z tego zażartować. Życie nie składa się z samych przyjemności. Chcieliśmy zażartować z tego, że Brzęczek nie jest trenerem kadry, ale łatwiej było żartować, jak był trenerem. No to nie? Prawda. Tak, niektórzy mówią, że nie był to najlepszy moment na rozstanie z trenerem. Ty no co nie, myślisz? Moim zdaniem to nie ma złych terminów na rozstanie. Z Brzęczkiem. Na przykład. Ale to był toksyczny związek. Poziom ostatnich meczów kadry i kibiców. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Uwaga, uwaga. W RMF FM teraz interwencja społeczna. Bim bom, bim bom. Bo tutaj na wpis z sieci trafiliśmy i trzeba to nagłośnić. Cytuję: ostatnie 24 godziny na moim osiedlu wybudowanym przez renomowanego skandynawskiego dewelopera premium pod wpływem mrozu. Ludziom pękają szyby, kaloryfery nie grzeją, pęknięta rura, z gniazdek wieje wiatr. O, z gniazdek wieje wiatr. Tak. Fajnie. No takich deweloperów powinni sadać w mroźne dni na parapetach. Tak. I to najlepiej. Lepiej właśnie z gołym frankiem na wierzchu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Gazeta Fakt pisze: minister zdrowia Adam Niedzielski niczego się nie nauczył, uparcie podwozi żonę za nasze. No i co za minister? No ciągle wozi żonę za pieniądze pracowników Faktu. No, no. Już biedni nie mają z czego żyć. Ministrze, opanuj się! Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
Poważne tematy, a nie tu o tańcach. Zhakowano konto Marka Suskiego na Twitterze. Zhakowane? Tak, pojawiły się na nim, przypomnę, intymne zdjęcia radnej Porozumienia Ewy Szarzyńskiej. Tam, nie wiedząc o tym, pani Ewa szybko zareagowała. Ja wiem, bo było tak, uwaga, mam cytat tutaj. Marku, jeśli w ciągu 2 godzin nie usuniesz poniższych wpisów oraz nie przeprosisz mnie publicznie, opublikuję intymne zdjęcia, które od ciebie otrzymywałam, a także propozycje o charakterze seksualnym. Ale okazało się, że pani Ewy konto też zhakowano. Też? Miłośnicy holowania, czy nie wiem czego. Powiem tak, Marek, Ewa, obudźcie się. Hasło, masło albo 1, 2, 3, 4, 5 nie jest najlepszym zabezpieczeniem. Ta, a tym bardziej hasło Jarosław. I nieważne, czy prezes, czy Gowin. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Dobra, przenosimy się za ocean teraz szybciutko, hop siup. Jest dalszy ciąg afery ze szturmem zwolenników Donalda Trumpa na amerykański Kapitol. Przypomnę, z gabinetu szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, czy jakoś tak, skradziono wtedy laptopa. No i wiadomo, co się z nim stało? Bo... No jakaś kobieta chciała go sprzedać Rosjanom. Co? FBI ją namierzyło. Tyle zachodu z laptopem? No to, to tam musiał być mega dobry procesor. No pewnie taki gamingowy, nie? No jak pasja musiał na tym hulać, jo? Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.